Wizja Zero. Wprowadzenie. Nasze statki budowane są przez ludzi. Codziennie tysiące pracowników WARD pomagają swą pracą realizować obietnice dane naszym klientom. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy to nasz priorytet numer jeden i nasze najważniejsze zadanie. Każdego dnia pracujemy bardzo ciężko, aby osiągnąć cel. Wizję Zero. Wizja Zero to nasz sposób, aby zapewnić zero uszkodzeń ciała, zero wypadków, zero obrażeń powodujących niezdolność do pracy, zero przypadkowych incydentów, zero przypadkowych szkód w środowisku. Chodzi nie tylko o ludzi pracujących tu codziennie, ale również o wszystkich przebywających na naszym terenie. Od wizytujących do najbardziej doświadczonych pracowników. Zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne. Aby to osiągnąć, musimy współpracować. Zawsze stosuj obowiązujące w miejscu pracy środki ostrożności. Są po to, by cię chronić. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Dbaj więc o siebie i kolegów. Używanie środków ochrony indywidualnej jest obowiązkowe. Każdy musi nosić kask. Twoja odzież robocza jest niepalna. Musisz używać jej w pracy przez cały czas. Każdy musi nosić obuwie ochronne, minimalizujące obrażenia. Należy chronić swoje oczy przed iskrami i innymi latającymi odpryskami, stosując środki ochrony oczu, pozwalające unikać długotrwałych urazów, jak zaburzenia widzenia czy ślepota. Pamiętaj zawsze o używaniu ochronników słuchu w hałaśliwych miejscach. Nasze środowisko pracy to mieszanka różnych dźwięków, z których szkodliwego działania możesz zdać sobie sprawę dopiero po wielu latach. Wystawianie się na działanie gazów i rozpuszczalników może powodować długotrwałe uszkodzenie układu nerwowego. Pracując na zagrożonych obszarach z niebezpiecznym stężeniem pyłu i gazu, zawsze używaj sprzętu do ochrony dróg oddechowych. Większość zadań należy wykonywać w rękawicach. Szelki ochronne należy nosić pracując na wysokości, na przykład na rusztowaniu. Pamiętaj też o właściwych środkach ochrony indywidualnej, wykonując pracę na gorąco. Wykonując jakiekolwiek roboty na terenie naszych lokalizacji, bardzo ważne jest, abyś dowiedział się dokładnie, gdzie jesteś i zapamiętał, dokąd udać się w razie nagłego wypadku. Doświadczenie uczy, że wypadki zdarzają się, gdy pracownik spieszy się, nie przestrzegając instrukcji bezpieczeństwa. Nie istnieje racjonalny powód takich zaniedbań. Wszyscy musimy zgłaszać wszystkie zaobserwowane odstępstwa od zasad. Czyniąc to, przyczyniasz się do lepszego i bezpieczniejszego środowiska pracy. Pamiętaj, każdy ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo innych. Unikaj długotrwałego uszkadzania zdrowia poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Cel wizji zerowej osiągniemy tylko pod warunkiem odpowiedzialności zespołowej. Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa. Nigdy nie ma wystarczającego powodu, aby wystawiać siebie i innych na niebezpieczeństwo. WARD. Zbudowane na zaufaniu.